Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie! Niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 19 972 dolary i 51 centów po spadku o 1,5% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 2,52%. Natomiast cena Ethera wynosi 1355 dolarów i 72 centy po spadku o 0,97%, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 1,67%. Indeks Fear & Greed wynosi obecnie 23 punkty i spadł od wczoraj o 3 punkty. No i z obszaru strachu znowu wróciliśmy do obszaru ekstremalnego strachu. Jak spojrzymy na kryptobąble, no to jadą, jadą z orężadą. No i oczywiście tutaj wylali nam czerwoną orężadkę. Mamy zdecydowaną przewagę tokenów spadających. No i prym wjedzie ETHW ze spadkiem o 11,1%. Na drugim miejscu jest HNT ze spadkiem o 7,1%, a na trzecim miejscu, czekajcie, bo tu dużo jest mniej więcej podobnych, chyba, jeżeli dobrze widzę, to jest Leo ze spadkiem o 3,4%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny tutaj rosnące, no to prym wiedzie CSPR ze wzrostem o 11,6%, na drugim miejscu jest XDC ze wzrostem o 4,5%, a na trzecim miejscu jest RVN ze wzrostem o 3,8%. Jeżeli ktoś z Was trzyma USDT albo posiada bity na giełdzie Bybit, to dzisiaj jest tutaj launchpad. Już się zakończył snapshot, czyli środki trzeba było mieć do wczoraj, do północy. No i jeżeli ktoś posiada takie środki, no to może tutaj się skusić właśnie na token PUMLX. Tak, teraz jest okres subskrypcji, czyli można właśnie tam wyrazić zainteresowanie, żeby otrzymać te tokeny. No a o 13 chyba 59, jeżeli dobrze pamiętam, będzie tutaj notowanie, no i będzie można te tokeny sprzedać. Także to tylko tak w kwestii informacyjnej, bo na pewno wielu z Was tutaj ma konto na giełdzie Bybit, także przypominam, żeby o tym nie zapomnieć. A teraz przechodzimy już do tutaj informacji ze świata krypto. No i w pierwszym artykule widzimy, że prognoza ceny Cardano i tutaj według tej prognozy ADA, czyli właśnie Cardano, wzrośnie do 15 dolarów pomimo spadku tutaj TVL, czyli tych wielkości zamrożonych środków. No i tutaj analityk kryptograficzny Dan Gambardello przewiduje wzrost ceny ADA o 3000% pomimo właśnie stałego spadku tej wartości zablokowanej tutaj środków od marca 2022 roku i w chwili obecnej ta całkowita wartość zablokowana wynosi 76,5 miliona dolarów, co oznacza spadek o prawie 76% w porównaniu z 326 milionami dolarów odnotowanymi w marcu 2022 roku. I przewidywanie cen tutaj Gambarello zależy od realizacji przez Cardano ostatnich dwóch etapów mapy drogowej Basho i Volter. Najnowsza aktualizacja Vasil jest częścią przedostatniej fazy Basho, która koncentruje się na skalowaniu blockchaina. Natomiast jak wiecie, jak jeden przewiduje analityk znaczące wzrosty, no to inny analityk przewiduje spadki. No i tutaj widzimy, że Cardano wkrótce spadnie do 25 centów, tak prognozuje Peter Brandt. No i czekajcie,
Tutaj on opisuje, że Cardano utknęło teraz w niedźwiedzim trójkącie i może przetestować 25 centów. On tutaj opublikował prognozę właśnie dotyczącą dynamiki cenowej tutaj ADA. No i widzimy właśnie tu narysował ten trójkąt. No i tutaj pokazuje, że nastąpi z niego wybicie dołem. No i kurs może tutaj właśnie spaść do 25 centów. A jak właśnie Wam kilka dni temu też mówiłem, tutaj jeden z takich fanów Etheru, Evan Van Ness, skrytykował Cardano, nazywając go zombie chainem o znacznie wolniejszej prędkości transakcji niż zdecentralizowana giełda Uniswap. Także tutaj takie dwie przeciwstawne prognozy. Natomiast tutaj popularny analityk kryptograficzny, który prowadzi chyba największy kanał kryptowalut na świecie, czyli z Coin Bureau, uważa, że Cardano i Algorand będą kryptowalutami, na które należy zwrócić uwagę, gdy rozpocznie się następna hossa. No i właśnie ten Guy mówi w dyskusji z innym analitykiem kryptowalut Benjaminem Cohenem, że obaj rywale Ethereum mają za sobą świetne zespoły. No i on mówi, że inwestorzy długoterminowi, szczególnie inwestorzy instytucjonalni, przyjrzą się takim produktom jak Ethereum i Cardano, kiedy zainteresowanie kryptowalutami powróci, ponieważ te projekty były w stanie wykonać duże ulepszenia i wykonali je bezbłędnie. Zauważa również, że tutaj powiązania Algoranda z Massachusetts Institute of Technology mogą otworzyć możliwości dla tego projektu, bo tutaj założyciel Algoranda Silvio Micali jest profesorem informatyki i kryptografii na tym właśnie na uniwersytecie. No i zespół Algorand jest nie tylko bardzo kompetentny, ale także wydaje się być tutaj naprawdę dobrze połączony, ponieważ właśnie Massachusetts Institute of Technology współpracuje podobno z rezerwą federalną nad nadchodzącym cyfrowym dolarem, czyli CBDC. Dodatkowo pojawiło się wiele spekulacji, że Algorand może być blockchainem, na którym może działać właśnie amerykański CBDC. I w lutym pojawiła się wiadomość, że rezerwa federalna właśnie USA i badacze właśnie z Massachusetts Institute of Technology współpracują nad inicjatywą cyfrowej waluty banku centralnego, czyli właśnie CBDC o nazwie Projekt Hamilton. A widzimy tutaj, że kolejny hak, tylko teraz tutaj został dokonany na sieci BNB Smart Chain. No i sieć BNB Smart Chain została zatrzymana po tym, jak skradziono 2 miliony tokenów BNB o wartości około 600 milionów dolarów. No i stwierdzono, że hak miał miejsce na bridge'u Crosschain Token Hub. No i dziesiątki milionów dolarów w kryptowalutach już zostało przeniesionych do innych sieci, ale partnerzy Binance podejmują działania w celu zamrożenia tych funduszy. Binance ogłosił przerwę w działaniu łańcucha BNB Smart Chain po tym, co wydaje się być jednym z największych haków w historii DeFi. I oni ogłosili w komunikacie, że wszystkie systemy są teraz zamknięte i badamy potencjalną lukę. Stwierdzili również, że wszystkie fundusze są bezpieczne. Także zobaczymy. A tutaj jest bardzo ciekawa informacja, a właściwie pytanie, czy Kalifornijczycy zamierzają kupić krypto za pomocą ulgowych czeków. Widzimy, że 23 miliony Kalifornijczyków skorzysta w tym miesiącu z ulgowych czeków rekompensujących inflację w wysokości do 1050 dolarów i tutaj gospodarstwa domowe o rocznych dochodach poniżej 500 tysięcy dolarów kwalifikują się do funduszu pomocowego. Dane pokazują, że obywatele Kalifornii znają się na kryptowalutach, dlatego są bardziej skłonni do wydawania czeków ulgowych na zakup kryptowalut. I w 2020 roku obywatele amerykańscy otrzymali czeki stymulacyjne o wartości 1200 dolarów, tutaj właśnie z powodu pandemii. No a właśnie w tym samym czasie platformy handlowe kryptowalut
odnotowały wzrost zakupów o równowartości 1200 dolarów. No i wskazuje to, że niektórzy Amerykanie kupowali krypto za pomocą czeków stymulujących. Także tutaj bardzo ciekawa informacja, że Amerykanie, którzy dostają tutaj zapomogi, tak, czy jakieś dodatkowe pieniądze od rządu, czy też od no, z tego federalnego, wydają je na zakup kryptowalut. Kolejna informacja jest taka, że Bitcoin może osiągnąć dno w czwartym kwartale 2022 roku i rozpocząć hossę w pierwszym kwartale 2023 roku. Widzimy, że Bitcoin może być bliski osiągnięcia dołka lub już go osiągnął, jednak wciąż czeka go kilkumiesięczna konsolidacja w czwartym kwartale. I odpływy Bitcoina z Coinbase i podobieństwa fraktalne do dołka z 2019 roku wskazują na końcówkę rynku niedźwiedzia oraz miesięczny MACD może w październiku dać sygnał odwrócenia trendu, a tygodniowy RSI sugeruje, że dołek został już osiągnięty. I tutaj sobie też jeszcze zaznaczyłem taką informację, że analityk tutaj z Twittera, Rect Capital, opublikował dane na temat czasu trwania historycznych rynków niedźwiedzia i według jego obliczeń okres, w którym Bitcoin systematycznie traci na wartości w tym cyklu, osiąga już długość porównywalną z poprzednimi bestsami, bo jak widzimy w 2013 i 2014 roku było to 413 dni od szczytu do dołka i spadek zanotowany był o 86% od ATH. W 2017-2018 roku było 364 dni od szczytu do dołka i spadek wynosił 84% od ATH. No a teraz w 2021-2022 roku mamy 330 dni od szczytu, no i spadek wynosi jak dotąd 74% od ATH. Także widzimy, że tutaj do poprzedniej bessy, no tutaj brakuje 30 dni do tej długości. Także no tutaj już jest praktycznie, można powiedzieć, że no bardzo nie dużo to się różni. Także i tutaj też widzimy, że spadki za każdym razem były trochę mniejsze. No i te dane sugerują, że dno Bitcoina powinno pojawić się w ciągu najbliższych to 1 do 3 miesięcy. Bliższe spojrzenie na 3-miesięczny logarytmiczny wykres Bitcoina potwierdza spostrzeżenia tego analityka, ponieważ widzimy, że po każdym historycznym szczycie Bitcoin, po każdym historycznym szczycie Bitcoina rynek niedźwiedzia utrzymywał się przez kilka kwartałów i co więcej zwykle osiągał absolutne dno około rok po szczycie i było to na przełomie czwartego kwartału i pierwszego kwartału. No i warto tutaj też zauważyć, że hossa nigdy nie rozpoczynała się tuż po osiągnięciu dołka, lecz akumulacja trwała przez kolejne 2-3 kwartały, czyli to jest od 6 do 9 miesięcy. Oznacza to, że nawet jak dno tego rynku niedźwiedzia zostało już osiągnięte, czy też wkrótce nastąpi, no to i tak nie należy się spodziewać ogromnych wzrostów w pierwszych miesiącach 2023 roku. No i tutaj również widzimy, że teraz odpływy tutaj bitcoinów z Coinbase też następują. Także tutaj według tego artykułu albo dno już było, albo tutaj będziemy mieli w ciągu 1 do 3 miesięcy, a jeżeli już było, no to teraz czeka nas kilkumiesięczna konsolidacja. Natomiast zdobywanie NFT-ków jako nagrody może skłonić graczy do zainteresowania się kryptowalutami. No i widzimy, że stosunek tutaj do NFT-ków zmienia się w zależności od tego, jak jest motywowany zarobkami. I czytamy tutaj, że nie jest zaskoczeniem, że stosunek graczy do NFT-ków został oceniony podobnie na poziomie zaledwie 4,3 na 10 punktów, przy czym gracze kryptowalutowi ocenili go na 7,5 w stosunku do 10. Jednakże gdy zapytano o NFT w grach, no to wartość ta skoczyła do 7,3 na 10 dla graczy, a dla kryptogamerów do 8,3 na 10, czyli widać, że jeżeli gracze tutaj tacy normalni, nie kryptowalutowi, mogli zarabiać tak tutaj NFT-ki, no to od razu zwiększyła się tutaj ich jakby ocena pozytywna.
Kolejna sekcja, tutaj badająca styl grania obu grup respondentów, ujawniła, że obie są w dużym stopniu zmotywowane do grania w gry wideo w celu zdobycia nagród. No i pozytywna reakcja graczy niekryptowalutowych na NFT-ki w grach oraz ich motywacja do grania w celu zarabiania sugeruje, że milcząco zaakceptowaliby oni dalszą integrację Web3 z grami wideo. No i ułatwiłoby to również zakupy w aplikacji, których większość obu grup dokonywała regularnie. A tutaj widzimy, że giełda Coinbase wyda film dokumentalny o samej sobie. W produkcji tej wystąpili Michael Saylor, Brian Brooks i Vitalik Buterin. No i ten film Coin trafi do kin 7 października w USA. Znaczy nie wiem, czy do kin, bo tutaj teraz czytamy coś innego, że widzimy, że właśnie tutaj Coinbase wyda w październiku dokument o historii swojego sukcesu. No i wyda ten film właśnie o tytule Coin, który będzie można kupić na Apple iTunes, Amazon Prime i Vimeo już 7 października. Tutaj można sobie obejrzeć ten trailer, także jak ktoś będzie zainteresowany, no to może sobie zobaczyć. No i ciekawy jestem właśnie, czekajcie, 7 października to już jest dzisiaj, kurczę. No to dzisiaj już będzie można w sumie obejrzeć ten film, także ciekawy jestem, jak on będzie wyglądał. Idziemy dalej i widzimy, że tutaj mamy informacje z naszego polskiego podwórka, ponieważ bank PKO Bank Polski wkracza do metaversu. No i czekajcie, tu widzimy, że wirtualnym światem zainteresował się właśnie PKO Bank Polski. Instytucja ta postanowiła w cyfrowym świecie odtworzyć rotundę przy Rondzie Dmowskiego, czyli oddział numer 1 banku w Warszawie. No i PKO Bank Polski wybrał Decentraland. Użytkownicy platformy będą mogli zobaczyć wystawę polskiej sztuki współczesnej zgromadzoną przez tą właśnie instytucję, poznać historię tego banku oraz zapoznać się z galerią kart płatniczych. Bank będzie też prowadził prace przygotowawcze do stworzenia nowego kanału komunikacji z klientami. Także widzimy, że już do metaversu wchodzą nie tylko zagraniczne firmy i instytucje, ale także mamy już tutaj sygnały z naszego polskiego podwórka. Natomiast Unia Europejska zakazuje tutaj rosyjskie kryptoportfele. Unia Europejska nakłada sankcje na rosyjskie portfele kryptowalutowe. No i teraz wszystkie konta obywateli Rosji podlegają blokadom. Wcześniej ograniczenia dotyczyły tylko użytkowników z saldem powyżej 10 tysięcy euro. No i tutaj Unia Europejska blokuje właśnie zarówno portfele, jak i konta na giełdach. Tutaj właśnie osób tak, no, z Rosji, tak, czy mających obywatelstwo rosyjskie. No i tutaj widzimy, że te sankcje zostały rozszerzone. Natomiast Robert Kiyosaki kocha Elona Muska. Tak, kocha Elona Muska i czekajcie, tutaj jest, a właśnie, Robert Kiyosaki po tym, jak właśnie Elon Musk złożył tą powtórną ofertę na przejęcie Twittera, napisał, że kocha Elona Muska za przejęcie kontroli nad Twitterem. I tutaj konserwatyści muszą walczyć, przejmując socjalistyczne media i cenzurując tubę Chin w Ameryce. Dziękuję Elonie Musk. Tak właśnie tutaj napisał w tym twicie Robert Kiyosaki. A widzimy, że rynek bagatelizuje Credit Suisse. No i pytanie, czy rośnie ryzyko krachu. Albowiem w ciągu ostatnich dni prasa wyraźnie wsparła banki i uspokoiła inwestorów. Notowania Credit Suisse odbiły o prawie 40% od dołków z poniedziałku. No i według Bloomberga część podmiotów naciska na zarząd banku, by przedstawił plan restrukturyzacji szybciej przed 27 października, co wskazuje, że spora część branży się niecierpliwi. No i tutaj mieliśmy właśnie okazję przeczytać, że właściwie to z Credit Suisse wcale nie jest tak źle, a jeśli nawet jest, no to na pewno uratuje go Szwajcaria, ponieważ raz uratowała już bank UBS, no i na pewno po kilkunastu latach zrobi to samo z Credit Suisse. No ale czy tak będzie, nie wiadomo. Jeżeli tutaj rynek się rozczaruje, no to może dojść do dużych spadków, gdyby właśnie ten bank upadł. A ostatnią wiadomością, jaką tutaj na dzisiaj dla Was wybrałem, jest taka, że
Bank of Brazilia został zaatakowany przez oprogramowanie ransomware o nazwie Logbit, a hakerzy poprosili o 50 bitcoinów w celu dostarczenia zablokowanych poufnych danych. Także widzimy, że tutaj hakerzy są bardzo aktywni na rynku kryptowalut, no i to jest chyba największy problem tego rynku. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!